Witam Was serdecznie, moi kochani widzowie. Nazywam się Shaddai Shandora i dziś chciałabym Wam zaoferować wspaniały, jeden z bardzo skutecznych szamańskich rytuałów oczyszczających, abyście bez lęku i bezpiecznie z niego korzystali, opowiem i pokażę, jak on przebiega. Pamiętajcie o tym, że intencja we wszechświecie jest najważniejsza. Kiedy mówicie, że oczyszczacie, to tak się dzieje. Oczyszczając, kręcimy zawsze kółeczka w lewą stronę, trzymając odpowiednie narzędzie. Może to być szałwia zapalona, czyli oczyszczamy dymem, kadzidłem, a może to być ogień. Może to być właśnie taki tilajcik, taka mała świeca jednorazowa. I rytuał przebiega w sposób następujący. Podpalamy taką świecę. Oczywiście oczyszczanie zrobimy w danym miejscu. Możemy to zrobić na przykład oczyszczając miejsce pracy, czyli na przykład Wasz fotel ulubiony. Możemy oczyścić sobie łóżko, jeżeli ciężko nam się usypia, ponieważ wszędzie są energie, myślokształty, które już nam nie służą, czyli przeszkadzają. Są to nasze smutki, problemy, czasem bolączki i jeżeli my takie miejsce oczyścimy, to automatycznie robimy przestrzeń na nowe, czujemy się lepiej, czujemy się zdrowiej. Więc rytuał będzie przebiegał w ten sposób. Zapalamy świecę. Powiedzmy, że chcemy oczyścić sobie łóżko, aby nam się lepiej spało. Albo jesteśmy w obcym miejscu, nie wiemy, kto tam spał i chcemy, abyśmy po prostu mieli spokojny sen. I stajemy sobie przy łóżku i nad tym łóżkiem kręcimy kółeczka w lewą stronę. 7 kółeczek w lewą stronę z intencją oczyszczam. Oczyszczam z negatywności i przyczyn negatywności. Niech wypalają się wszystkie negatywności i przyczyny negatywności w Tobie i wokół Ciebie. 7 takich kółeczek. Zatrzymujemy rączką nad danym miejscem. Ciągniemy do góry z 10 do 15 cm, wyciągając te wszystkie negatywne energie. Następnie przekładamy w drugą rączkę świecę. I kręcimy teraz kółeczka w przeciwnym kierunku, czyli w prawą stronę. Też 7, nie obniżając tej świecy. Oczyszczam z negatywności i przyczyn negatywności. Niech wypalają się wszystkie negatywności i przyczyny negatywności w Tobie i wokół Ciebie. Po tych 7 kółeczkach zatrzymujemy znowu na tej samej wysokości. Ciągniemy znowu rączkę do góry z 10-15 cm, wyciągając wszystkie negatywne energie. Następnie szybkim ruchem świecę odkładamy na bok i zdmuchujemy K, używając sylaby K, bo sylaba K to ogień. Aniołki kochane, korzystajcie z tej pięknej możliwości. To jest bardzo silny rytuał oczyszczający i oprócz tego, że możecie oczyszczać miejsca, możecie tak również oczyszczać się wzajemnie, nawet samemu, chociaż jest to niewygodne, ale również samemu nad głową można to zastosować i też poczujecie, jaką wielką ulgę Wam przyniesie i ile dobrego wniesie w Wasze życie. Zachęcam Was, abyście samemu oczyszczali się. A jeżeli będziecie potrzebowali energetyzowania, to zapraszam do dzwonienia do mnie, abyście korzystali również z moich pięknych narzędzi terapeutycznych, które bardzo pomagają. Dziękuję bardzo. Shaddai Shandora.